Słyszałem o tobie takie hasło, że ty grasz w piłkę dla przyjemności. O właśnie. Będąc na treningu widziałem, że chłopaki naprawdę są szczęśliwi i zadowoleni w ogóle. Ale jak już tylko wychodzili z szatni, to widziałem jednak tę ogarniającą ich rzeczywistość i ten smutek, że jednak tych pieniędzy gdzieś brakuje. Nie ma co się oszukiwać, pieniądze są ważne w życiu. Szczerze to historii z tą ilością nie do końca poznałem, tylko że widzę to, jak widzę cały czas żyją ekstraklasą, która kiedyś była. No właśnie. To daje się zauważyć naprawdę. A myślisz czasem, co będziesz robić po tym, jak już się skończy to granie w piłkę? Cały czas kurczę planuję na studia iść, ale jakoś nie mogę się zebrać. Ale nie poważnie, już byłem na studiach nawet jak byłem w Polonii, ale wtedy właśnie za jeden muszę króla. Wtedy nawet zapisaliśmy się z Sebastianem Olczakiem na studia. Pochodziliśmy, no, ale niestety nie było funduszy na to. A no i jakieś sportowe? Czy? Nie, poszliśmy na, tak teraz się śmieję, na zarządzanie, no, ale nie mieliśmy czym zarządzać, tak w kierunku przyszłości oczywiście poszliśmy.